Bardzo fajnie się płynęło. Wydało się, że będzie gorzej. Byłem jednym z nielicznych, którzy płynął, jak to się mówi w pospolicie mówiąc, w badejkach. Ale nie było tak źle. W ogóle nie odczuwam zimna. Może czuć głowa, bo to i tak dalej, od zimnej wody, ale tak bez problemu. Także bardzo fajna zabawa i myślę, że warto to. To jest pierwsze tutaj na Dębcu. No faktycznie to tak się zbiegło. Remont był Dębca. Wyładniał, no i piękna impreza. Oby ta fizyka też było więcej. Startujesz w sztafecie rodzinnej. W sztafecie rodzinnej. Przyjęliśmy to po nazwisku i spodziewając się wyniku, mamy nazwę ostatki, ale tutaj liczy się zabawa, udział i to jest chyba najważniejsze, a to, że będziemy gdzieś tam do końca, wcale nam to nie przeszkadza. To jest debiut w triatlonie? Tak, no znaczy moje pływanie tutaj na Dębcu to nie jest nowością, bo zawsze wielu maratonach pływackich startowałem, ale taką drużynę to po raz pierwszy, no bo coś takiego jest tutaj u nas po raz pierwszy, więc właśnie debiut. To wejdzie do tradycji rodzinnej? Myślę, że tak i myślę, że to tutaj rodzina była córka i jej kuzyn, a myślę, że obydwie córki i z ojcem jeszcze wystąpią.